No i nasz ostatni odcinek heretycki o najdłuższym tytule, trochę trudnym może, ale postaram się wyjaśnić, dlaczego uznałem za stosowne, żeby z tej wielości herezji i heretyku wybrać właśnie Barucha Spinozę i jego duchowych spadkobierców, których nazwałem właśnie sekularyzowani Żydzi jako duchowi spadkobiercy Barucha Spinozy. Może najpierw zastanówmy się chwilę, kim był ten Baruch Spinoza? Dlaczego jest taki ważny? Bo do tej pory mówiłem o herezjach i o heretykach, którzy głównie jakoś odnosili się do chrześcijaństwa, byli przez chrześcijan krytykowani, byli przez Kościół katolicki odrzucani. Otóż tutaj przechodzimy do innej religii, mianowicie do judaizmu i do Żydów, którzy też mają swoich heretyków. I właśnie taką ikoną herezji żydowskiej jest Baruch Spinoza. I może, żeby między naszymi odcinkami o herezji był jakiś związek, one jednak wzajemnie się jakoś łączą, to Baruch Spinoza łączy się najbliżej z braćmi polskimi. Otóż bracia polscy, gdy zostali wypędzeni z Polski, wielu z nich znalazło się w Amsterdamie, w Niderlandach, i tam właśnie wtedy żył Baruch Spinoza. I to było 2 lata, on został wykluczony z własnej żydowskiej wspólnoty w 1956 roku, 1656. Bracia polscy z Polski zostali wyrzuceni w 1958, więc w latach 60. właśnie tam się, mamy to zaświadczone, są studia na ten temat, mogli się ze sobą spotykać. Cóż takiego łączyło Żyda o korzeniach portugalskich z Polakami, którzy byli takimi radykalnymi myślicielami, jednak wyrosłymi z tradycji chrześcijańskiej, no bo bracia polscy byli albo wcześniej katolikami, albo należeli do różnych wspólnot protestanckich, zwłaszcza kościoła kalwińskiego i tak dalej. Otóż, pozostawiając oczywiście te detale na boku, chcę powiedzieć, że to, co ich łączyło i łączy do dzisiaj, i co jest fascynującym przedmiotem studiów, to jest właśnie racjonalizm. Spinoza był tym, który pierwszy sformułował taki w traktacie filozoficzno-teologicznym takie racjonalne podejście do Biblii hebrajskiej. No bo jego głównie oczywiście interesowała Biblia hebrajska. I on pierwszy zaczął wychwytywać, mówi, no dobrze, jest pięcioksiąg Mojżesza, ale jak Mojżesz może opisywać własną śmierć? Więc to być może zostało zredagowane po śmierci Mojżesza i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, Spinoza w tym sensie był bardzo podobny z ducha polskim braciom i nie dziwota, że ze sobą mieli wiele do opowiedzenia. Ale może najważniejszy ten moment styku Spinozy z braćmi polskimi to była ta ostra, nawet nie rywalizacja, ostry konflikt z instytucją. Otóż, tak jak w przypadku Polski, to byli biskupi, no, jezuici, teologowie katolicy, którzy uznali, że mają prawo decydować o tym, co jest prawomyślnym myśleniem, co jest ortodoksją, i mają prawo wyrzucać, czasem nawet uśmiercać tych, którzy nie podzielali ich światopoglądu. To samo w judaizmie się spotykało. To znaczy, że rabini, ogłaszając herem, to jest właśnie ta katolicka wersja anathema sit, niech będzie wykluczone, uznali, że Spinoza nie ma prawa wypowiadać się na tematy religijne, bo on nie zgadza się z ich poglądami. I to jest oczywiście bardzo interesujące, bo rzuca nowe światło znowu na herezję, tak? Herezja jako umiejętność wykorzystania tych możliwości rozumowych do tego, żeby własną tradycję zakwestionować. I nie bać się tego, nie ma w tym nic złego, bo przecież nasi rodzice, nasi dziadkowie nie mieli tych możliwości, jakie my mamy dzisiaj. Nie mogli sobie klikać i wędrować po całym świecie, sprawdzać informacje i tak dalej. My się znaleźliśmy w innym zupełnie
momencie cywilizacyjnym. I tak samo uważał Spinoza. Po prostu on dzięki znajomości łaciny, dzięki znajomości filozofii nie tylko żydowskiej, chociaż był zakorzeniony w tradycji żydowskiej, znakomicie znał Biblię, Talmud, Maimonidesa, ale interesował się też Kartezjuszem. Interesował się innymi filozofami, Platonem, czyli spoza własnej tradycji. I dzięki temu sformułował swoje własne widzenie rzeczywistości, nie mieszczące się właśnie w tradycji. I to było zaraźliwe. Okazuje się, że w pewnym sensie Spinoza przez swoją odwagę, on nie szukał zwady, to jego zwalczano. On po prostu pisał listy do przyjaciół, które mamy zachowane. Leszek Kołakowski był jednym z najbardziej wnikliwych komentatorów Spinozy. Do dzisiaj jego książka o Spinozie jest niedościgniona, jeśli chodzi o literaturę polską. W każdym razie ta umiejętność używania sapere aude, ośmiel się wiedzieć, działała tak, że wielu Żydów, świadomie czy nieświadomie, szło w jego ślady. I tutaj mamy dwa takie przykłady. Pierwszy, którego nigdy byśmy oczywiście nie kojarzyli z religią, a tym może nawet nie z judaizmem, to jest Albert Einstein, wspaniały matematyk, wizjoner w ogóle nauk ścisłych. Niemniej się na ten temat wypowiadać, bo się na tym nie znam, ale faktem jest, że zapytany przez jakiegoś rabina, czy on jest wierzący, no to Einstein właśnie odwołał się do Spinozy. Mówi, jeżeli w ogóle cokolwiek z tradycji żydowskiej jest mi bliskie, to właśnie Spinoza. Czyli ten duch niezależnego myślenia. W wypadku Spinozy to zaowocowało oczywiście w podejściu bardzo ciekawym do, już wspomniałem o jego krytycznym stosunku do Biblii, do różnych teorii teologicznych. W wypadku Einsteina to oznaczało przede wszystkim tą swobodę, właśnie niezależność w myśleniu, również jako matematyk. Jeżeli identyfikował się jako Żyd, swoje żydostwo wywodził właśnie z tradycji Barucha Spinozy. Więc podobnie jak Einstein, ale już w innej dziedzinie, inny żydowski myśliciel również odwoływał się do Spinozy. W wielu miejscach wspomina Spinozę jako swego brata w niewierze, tak się wyraził Sigmund Freud. No, też nie jest kojarzony z religią, też nie jest kojarzony z judaizmem nawet. Twórca psychoanalizy przede wszystkim, ten, który odkrył, że nie tylko mamy myśli, które analizujemy, które wypowiadamy, ale jest jakaś przestrzeń w nas, której nie do końca jesteśmy świadomi, czyli podświadomość, świadomość i nadświadomość. To wszystko, o czym psychoanaliza mówi, to co było naprawdę otwarciem nowych ścieżek, można powiedzieć, że Sigmund Freud, wychowany w żydowskiej rodzinie, na Morawach, potem całe życie spędził w Wiedniu, i swoje wspaniałe dzieła, no wywracające pewne kategorie, również w odnośnie do religii. Przecież on pisał i o Mojżeszu, i o monoteizmie, i o religii jako źródle cierpień, i tak dalej, i tak dalej. Te nowatorskie myśli w dużym stopniu, można powiedzieć, Sigmund Freud zawdzięczał właśnie Baruchowi Spinozie. Znowu bym powiedział, że jeśli szukać jakiegoś patrona w dzisiejszym judaizmie, tym judaizmie sekularyzowanym, ci Żydzi, dla których religia jest bardziej kulturą, cywilizacją niż systemem wierzeń, to właśnie ta niezależna myśl Barucha Spinozy może być widziana jako punkt odniesienia i być może zaprowadzi ich i być może nas, jeśli się damy pociągnąć tymi heretyckimi intuicjami gdzieś, o czym jeszcze dzisiaj nie wiemy, bo jednym z uroków herezji jest to, że prowadzi nas tam, gdzie nie wiemy. I ta niewiadoma jest najbardziej ekscytująca.